Suma dnia, Michał Trześniewski, witam Państwa. W Kazachstanie trwają największe w historii protesty. Demonstrujący podpalili ratusz w Almatach, a także dawną rezydencję prezydenta. Ponadto przejęli kontrolę nad lotniskiem. Wprowadzono stan wyjątkowy w całym kraju. Prezydent Kazachstanu Kasym-Żomart Tokajew poinformował, że tu cytat, terrorystyczne bandy przechwyciły 5 samolotów, a także zajmują duże obiekty infrastrukturalne. Prezydent przekazał, że w wyniku zamieszek zginęło 8 policjantów i żołnierzy. Zaapelował do szefów państw Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym o pomoc. Jak stwierdził, obecnie trwają walki między bandami terrorystycznymi a jednostkami powietrzno-desantowymi Ministerstwa Obrony. Protesty w Kazachstanie trwają od kilku dni. Bezpośrednim powodem ich wybuchu stały się noworoczne podwyżki cen wielu produktów, przede wszystkim gazu, w tym LPG, powszechnie wykorzystywanego w Kazachstanie jako paliwo samochodowe. Od tego roku jest on dwukrotnie droższy. Dzisiaj prezydent Tokajew zdecydował o odwołaniu rządu. Natomiast protestujący domagają się także odejścia z polityki Nursultana Nazarbajewa, wieloletniego dyktatora kraju. W opinii demonstrantów de facto to on sprawuje pełną władzę w kraju. Rada Polityki Pieniężnej podniosła wczoraj po raz kolejny w ostatnich tygodniach stopy procentowe. Osoby posiadające kredyty będą więc płacić wyższe raty. Dzisiaj prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński wyjaśniał decyzję Rady i mówił o prognozach NBP dotyczących inflacji. Przewidujemy, że w pierwszym kwartale tego roku inflacja przejściowo zmaleje dzięki wprowadzeniu przez rząd tarczy antyinflacyjnej, która łagodzi skutki inflacji w znaczący sposób. A w drugim kwartale ponownie ta inflacja wzrośnie, aby osiągnąć swoje maksimum gdzieś około czerwca, około połowy roku, gdzieś powyżej 8%. Oczywiście tam też jest ten element zerowego VAT-u na żywność, który będzie osłabiał wzrost cen, no ale tak to mniej więcej będzie, ten pik będzie gdzieś w połowie roku, a potem inflacja powinna stopniowo maleć. Niemniej średnia inflacja w tym roku będzie powyżej celu inflacyjnego, znacząco powyżej celu inflacyjnego Narodowego Banku Polskiego, który wynosi 2,5% plus minus 1%, 1 punkt procentowy. No i dopiero w 2023 ta inflacja już będzie na przyzwoitym poziomie, znacząco niższym. Facebook zablokował konto Konfederacji. Firma opublikowała oświadczenie informując, że strona Konfederacji została usunięta, ponieważ wielokrotnie naruszała standardy społeczności, w szczególności dotyczące zasad walki z COVID-19 oraz mowy nienawiści. Informacje podane dzisiaj polskim mediom przez Facebooka są nieprawdziwe. Nie jest prawdą, że Facebook kontaktował się z nami lub przekazywał nam ostrzeżenia o tym, iż podajemy jakieś nieprawdziwe informacje. Jedyne informacje, jakie mieliśmy w zeszłym roku, i było ich zaledwie kilka, to że zostały usunięte wpisy z powodu bądź to złamania standardów społeczności, bądź to z powodu mowy nienawiści. Takich sytuacji, jeśli się nie mylę, było 5. Informacja o tym, że grozi usunięcie fanpage'a, została dodana dopiero znacznie później i dzisiaj ten fanpage został usunięty. Nie jest to błaha sprawa, bowiem był to największy profil partii politycznej w Polsce, notujący największe zasięgi, idące w miliony. Znaczna część Polaków w tej chwili czerpie informacje polityczne właśnie poprzez tą platformę społecznościową. Odbieramy tą sytuację jako ingerencję w polską demokrację, jako ingerencję nie na rzecz prawdy, ale na rzecz zawężenia swobody debaty, na rzecz zawężenia swobody wyboru politycznego. Nauczyciele i mundurowi zaniepokoili się Polskim Ładem. Niektórzy z nich bowiem otrzymali pensje za styczeń niższe od tych z zeszłego roku. Rząd mówi o błędzie wynikającym m.in. z niewłaściwego naliczenia zaliczek na podatek dochodowy. Pensje zostaną wyrównane.
Nauczyciele i mundurowi to grupa, która dostaje pensję z góry w pierwszych dniach miesiąca. Widzimy to, że mogło dojść w kilku miejscach do złego naliczenia zaliczki na podatek dochodowy. To jest pewnego rodzaju błąd, który może był zastosowany w niektórych miejscach, ale również pewna nieścisłość przepisów, która daje taką możliwość interpretacji, żeby w ten sposób faktycznie do tego podejść. Dlatego też przy każdej dużej reformie, reformie, która dotyczy wielu obywateli, takie błędy mogą się zdarzać. Natomiast ten błąd w żaden sposób nie spowoduje, że osoby do 12 800 zł miesięcznie miałyby cokolwiek stracić. To chciałem wyraźnie powiedzieć. Dokonamy też pewnych korekt, jeżeli chodzi o rozporządzenie ministra finansów. O tym powie zaraz minister Sarnowski. Tak, aby wszystkie osoby, które mają w taki sposób nieprawidłowy naliczone te wynagrodzenia, otrzymały wyrównania już w lutym, żeby nie było żadnych wątpliwości, że te osoby korzystają na tych rozwiązaniach podatkowych, które przyjęliśmy. I nauczyciele, i służby mundurowe, pracownicy, którzy osiągają wynagrodzenie do wysokości 5700 zł brutto na zmianach podatkowych Polskiego Ładu po prostu korzystają. Do wysokości 12 800 zł brutto podatek i składka w skali roku nie ulegają podwyższeniu w stosunku do tego, co było płacone w zeszłym roku. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro domaga się, żeby rząd zawetował unijny pakiet proklimatyczny Fit for 55 i wycofał się z europejskiego systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2. Polska powinna wetować projekt, szaleńczy projekt pana Timmermansa, który w imię ideologicznych założeń jest gotów poświęcić ludzkie życie, elementarne potrzeby człowieka na rzecz ochrony klimatu. Jesteśmy za ochroną klimatu, ale racjonalną ochroną klimatu, mądrymi działaniami, przemyślanymi, które będą godzić potrzeby ludzkiego życia, ludzkiej egzystencji z celami klimatycznymi, a nie jesteśmy za tym, aby prowadzić rabunkową w stosunku do człowieka politykę. Uważamy, iż Polska powinna w ogóle odstąpić od polityki klimatyczno-energetycznej realizowanej przez Unię Europejską. Również w tej wersji do tej pory forsowanej, bo właśnie dziś każdy Polak, dziś, jutro, pojutrze, każdy, kto będzie odbierał rachunki za prąd, przekona się, w jak znacznym stopniu musi płacić haracz unijny w ramach opłaty za prąd. 60% ceny prądu, który opłacamy w ramach rachunków, jest związane z ceną obciążeń narzucanych przez Unię Europejską. Nie ustają próby forsowania granicy polsko-białoruskiej. Minionej doby 32 osoby starały nielegalnie przedostać się do naszego kraju. Ponadto nie ustają ataki białoruskich służb. Wczoraj po raz kolejny w ostatnich dniach odnotowaliśmy próby nielegalnego przekroczenia granicy przez rzekę Supraśl. I około godziny 7 rano na odcinku ochranianym przez placówkę Straży Granicznej w Michałowie zatrzymanych zostało 4 obywateli Indii. Te osoby przeszły pieszo przez tą rzekę w miejscach, gdzie jest płytko. Te osoby oczywiście miały przemoczone ubrania, więc natychmiast zapewniono im pomoc, ale stan ich zdrowia jest dobry. I w tym samym dniu, ale już na odcinku ochranianym przez Bobrowniki, 4 obywateli Iraku z kolei przeprawiło się przez rzekę Świsłocz na pontonie. Również wczoraj około godziny 5 rano miało miejsce siłowa próba przekroczenia granicy na odcinku ochranianym przez placówkę Straży Granicznej w Czeremsze. Zatrzymanych zostało 11 cudzoziemców. To głównie obywatele Iraku, ale wśród nich byli również obywatele Iranu i Algierii. Te osoby rzucały kamieniami w polskie patrole. W dzisiejszej doby obserwowaliśmy też incydenty na odcinku Dubicz-Cerkiewnych. Tam służby białoruskie początkowo oślepiały polskie patrole laserami. Godzinę później, około godziny 3 nad ranem, w stronę polskich patroli została rzucona cegła, kolejne godziny były rzucane kamienie. I to wszystko działo się, to było wszystko wykonywane przez służby białoruskie. Nie było tam żadnych cudzoziemców. W tym tygodniu media obiegła informacja, że Chiny i Rosja chcą wspólnie zbudować bazę na Księżycu w 2027 roku,
czyli 8 lat wcześniej niż pierwotnie planowano. Stany Zjednoczone także jeszcze w tej dekadzie zamierzają ponownie wysłać astronautów na Srebrny Glob. Trwa wyścig o Księżyc. O tym rozmawiano w programie Wolne Głosy Zagranica. Stany Zjednoczone już od dość dawna szykują swoją wyprawę na Księżyc. Były w tym pewne przestoje, pewne zmiany koncepcji, natomiast najbardziej konsekwentnie realizują ten program, a tymczasem zmieniają się relacje między państwami również na niskiej orbicie okołoziemskiej. Ponieważ kończy się już żywotność Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, czyli wielkiego przedsięwzięcia, w którym pierwsze skrzypce grali Amerykanie oraz Rosjanie, a w dalszej współpracy międzynarodowej Amerykanie zdecydowanie mniej widzą miejsce dla Rosjan, jak również Rosja uważa, że dotychczasowe projekty były zbyt amerykocentryczne. Chiny jak na razie podążają swoją własną drogą, budując własną stację orbitalną oraz rozwijając program lotów na Księżyc, póki co bezzałogowych, ale za to z niebywałymi sukcesami. Rosja postanowiła dołączyć się do Chińczyków w tym projekcie i tak narodził się projekt wspólnej bazy księżycowej. To, co widzimy na ekranach, to animacja tego rosyjsko-chińskiego projektu bazy na Księżycu. Najpotężniejsze rakiety świata, takie jak rakiety Saturn V, które zaniosły Amerykanów na Księżyc, są w stanie dotrzeć na Księżyc w ciągu 3 dni. Podczas gdy na Marsa w jedną stronę leci się w najlepszym wypadku pół roku. Komunikacja jest bardzo opóźniona komunikacja między Ziemią a Marsem jest bardzo opóźniona względem tej z Księżycem, ponieważ sygnał radiowy na Księżyc biegnie nieco ponad sekundę. W drugą stronę tak samo, także można rozmawiać niejako na żywo. W przypadku Marsa to opóźnienie pomiędzy wysłaniem sygnału a dostaniem odpowiedzi może zmieniać się od 8 minut aż do 40, kiedy Mars znajduje się po przeciwnej stronie Słońca i musimy najpierw czekać, aż sygnał dotrze do planety, a później wróci z niej. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński podsumował 4 lata projektu PFN Team 100. Ponad 4 lata programu. Prawie 500 stypendystów i prawie 600 medali na imprezach rangi mistrzowskiej, na imprezach w dyscyplinach olimpijskich i paraolimpijskich. To myślę najlepiej mówi o tym programie. To jest szczególny program. To jest program, który jest unikalny, jest oryginalny. Był pierwszym programem, który postanowił objąć opieką sportowców na przedniówku ich rozwoju i kariery sportowej. Beneficjenci programu PFN Team 100 podpisywali kodeks beneficjenta, czyli obligowali się do przestrzegania pewnej aksjologii bardzo ważnej, stawali się ambasadorami Polski. I wreszcie, proszę Państwa, u swoich źródeł, u swojej genezy, ten program miał jeden zasadniczy cel, a mianowicie zapewnić młodym sportowcom profesjonalne warunki do przygotowań olimpijskich. Dzięki programowi PFN Team 100 możemy bez stresu przygotowywać się do najważniejszych wydarzeń sportowych, możemy realizować swoje cele, spełniać swoje marzenia. Możemy z dumą reprezentować Polskę na arenie międzynarodowej, możemy zdobywać medale dla naszego kraju i za to wszystko jesteśmy bardzo wdzięczni, za tą możliwość i szansę, którą otrzymaliśmy. To wszystko w sumie dnia. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia jutro. Miłej nocy.